Kontrole rozpoczęły się w piątek i potrwają do końca weekendu. Polacy powinni wyjątkowo uważać. Służby zapowiedziały, że posypią się surowe kary, nie będzie litości dla obywateli łamiących przepisy. Kontrole na polskich drogach zapowiedzieli funkcjonariusze policji, którzy już dziś masowo ruszą na patrole. Kierowcy mogą spodziewać się wzmożonej kontroli w weekend. Ci, którzy nie przestrzegają przepisów, zostaną surowo ukarani. Kontrole na polskich drogach. Policjanci ruszyli na patrole, jak poinformował komisarz Roberto Paz z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W nadchodzący weekend policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole na polskich drogach. Funkcjonariusze ruszą na patrole już w piątek. Kontrolowana będzie m.in. prędkość i trzeźwość kierowców. Policja oraz inne podmioty z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzają też specjalne działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zmiana złych nawyków kierowców. Ma to związek z organizowaną przez ROAD poleuropejską akcją pod nazwą ROAD Safety Days, przekazał komisarz Roberto Paz z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjanci chcą ukarać piratów drogowych. Zaplanowane kaskadowe pomiary prędkości mają pomóc funkcjonariuszom w ukaraniu piratów drogowych. W piątek na drogi ruszą policyjne załogi SPID. Policjanci sprawdzą również obowiązkowe wyposażenie w pojazdach. Policjanci prowadzić będą kontrolę prędkości na określonym odcinku drogi przez więcej niż przez jedną załogę. Prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym zatrzymane zostało w 2020 r. Już 47 333 kierowcom, co oznacza niemal 36% wzrost tych przypadków w stosunku do roku 2019. W samych kilkunastu dniach września były to już 2813 przypadków, poinformował, przekazał komisarz Roberto Paz. Wideo, policję dzwoń Wiesiek, kolizja w Gdańsku, kto wymusił pierwszeństwo? 3. Policjant zaapelował o rozwagę w czasie podróżowania samochodem. Funkcjonariusz podkreślił, że pamiętajmy, że na drogach nie jesteśmy sami, że są inni uczestnicy ruchu drogowego, dlatego apelujemy o rozwagę i rozsądek. W największej mierze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu zależy bowiem od kierowców, zaapelował Roberto Paz. Źródło: Polsat News.